Pomódl się dzisiaj, siostro kochana, za Polskę. Pomódl się za ojczyznę. Ojcu zwyczajem, Panie Najświętszej, pokłoń się nisko. Za chleb powszedni i za spokojne swoje ognisko. Niebo rozpina namiot błękitny nad Twoim domem. I nieprzyjaciel już Ci nie grozi zagłady gromem. Niebo rozpina namiot błękitny nad Twoim domem. I nieprzyjaciel już Ci nie grozi zagłady gromem. Pomódl się dzisiaj, bracie i siostro, za Polskę. Pomódl się za ojczyznę. Pomódl się dzisiaj, bracie i siostro, o wolność, o prawdę, pokój i miłość. Pomódl się dzisiaj, bracie i siostro, o wolność, o prawdę, pokój i miłość. Ojcu zwyczajem, Panie Najświętszej, pokłoń się nisko. Za chleb powszedni i za spokojne swoje ognisko. Niebo rozpina namiot błękitny nad Twoim domem. I nieprzyjaciel już Ci nie grozi zagłady gromem. Niebo rozpina namiot błękitny nad Twoim domem. I nieprzyjaciel już Ci nie grozi zagłady gromem. Pomódl się dzisiaj, siostro i bracie, za wolną Polskę. Pomódl się za ojczyznę. Pomódl się dzisiaj, siostro i bracie, za solidarność, za umęczonych, za skazanych i zabitych. Pomódl się dzisiaj, siostro i bracie, za solidarność, za umęczonych, za skazanych i zabitych. Ojcu zwyczajem, Panie Najświętszej, pokłoń się nisko. Za chleb powszedni i za spokojne swoje ognisko. Niebo rozpina namiot błękitny nad Twoim domem. I nieprzyjaciel już Ci nie grozi zagłady gromem. Niebo rozpina namiot błękitny nad Twoim domem. I nieprzyjaciel już Ci nie grozi zagłady gromem. Szanowni Państwo, zaczniemy punktualnie o 14:00 mszą polową, która jest ostatnim elementem wydarzenia D-Day Hell 2017. Dziękuję bardzo. Ratuj, bo...
strzemię i broń od zguby, gdy zagraża cios. Ty nam błogosław, ratuj potrzebie i broń od zguby, gdy zagraża cios. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Łaska i pokój od tego, który jest, który był i który przychodzi. Niech będą z wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Moi drodzy, w takiej nietypowej scenerii, ale jeżeli chcemy się wczuć w te dni II wojny światowej i przeżyć to tak bardzo też wyobrażalnie, to musimy sobie uświadomić, dlaczego nasi żołnierze byli niezłomni. Dlaczego? Skąd ta siła płynęła? Od ich słabego, zwątłego ciała, od ich lęku, który towarzyszył podczas II wojny, skąd? Od Pana Boga. Gdyby Pan Bóg nie był na pierwszym miejscu, nie daliby rady stawiać czoła takiemu wrogowi, który napadł na nasz kraj. Dzisiaj z wielką wdzięcznością, wczuwając się w ten sam klimat, często właśnie te prześwięte były odprawiane w taki właśnie sposób. Nawet nie było stołu, na masce samochodu. Chcemy dzisiaj modlić się za naszą ojczyznę, ale też chcemy modlić się za wszystkich bohaterów naszej ojczyzny, za tych, którzy oddali życie, dzięki czemu dzisiaj jesteśmy wolni. Modlimy się również za uczestników tegorocznego spotkania, za wszystkich organizatorów, za wszystkich was, we wszystkich waszych intencjach, wszystkie wasze sprawy powierzam tutaj, na tym takim wyjątkowym ołtarzu Panu Bogu. A teraz na początku tej mszy świętej przeprośmy dobrego Boga za wszystkie nasze grzechy. Spowiadam się Bogu, wszechmogący, i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, bardzo wielka wina. Przed Bogiem Najświętszą Marię, zawsze dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami, Panie, zmiłuj się nad nami, Panie, zmiłuj się nad nami, Chryste, zmiłuj się nad nami, Chryste, zmiłuj się nad nami, Chryste, zmiłuj się nad nami, Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami, Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi Bogu ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię, dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Boże, Ty jednoczysz serca Twoich wiernych w dążeniu do Ciebie. Daj swojemu ludowi miłować to, co nakazujesz i pragnąć tego, co obiecujesz, abyśmy wśród zmienności świata tam wznieśli nasze serca, gdzie są prawdziwe radości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Słuchajmy się teraz Słowo Boże.
Czytanie z księgi proroka Izajasza. To mówi Pan do Szebny, zarządcy pałacu. Gdy strącę cię z twego urzędu i przepędzę cię z twojej posady, tegoż dnia powołam sługę mego, Eliakima, syna Hilkiasza. Oblokę go w twoją tunikę, przepaszę go twoim pasem. Twoją władzę oddam w jego ręce. On będzie ojcem dla mieszkańców Jeruzalem oraz dla domu Judy. Położę klucz domu Dawidowego na jego ramieniu. Gdy on otworzy, nikt nie zamknie. Gdy on zamknie, nikt nie otworzy. Wbije go jak kołek na miejscu pewnym i stanie się tronem chwały dla domu twego ojca. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Panie, twa łaska trwa po wszystkie wieki. Panie, twa łaska trwa po wszystkie wieki. Będę cię sławił, Panie, z całego serca, bo usłyszałeś słowa ust moich. Będę śpiewał ci psalm wobec aniołów. Pokłon ci oddam w twoim świętym przybytku. Panie, twa łaska trwa po wszystkie wieki. I będę sławił twoje imię za łaskę twoją i wierność. Wysłuchałeś mnie, kiedy cię wzywałem i pomnożyłeś moc mojej duszy. Pomnożyłeś moc mojej duszy, kiedy cię wzywałem. Panie, twa łaska trwa po wszystkie wieki. Pan, który jest wysoko, patrzy łaskawie na pokornego. Wyszałka ta i dostrzega z daleka. Panie, twa łaska trwa na wieki, nie porzucaj dzieła rąk twoich. Panie, twa łaska trwa po wszystkie wieki. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. O głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga. Jakże niezbadane są Jego wyroki i nie do wyśledzenia Jego drogi. Kto bowiem poznał myśl Pana, albo kto był Jego doradcą? Lub kto go pierwszy obdarował, aby nawzajem otrzymać odpłatę? Albowiem z Niego i przez Niego i dla Niego jest wszystko. Jemu chwała na wieki. Amen. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Alleluja, 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 alleluja. Alleluja, 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 alleluja. Ty jesteś biodro Boga i na tej opoce zbuduję mój kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. Alleluja, 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 alleluja. Alleluja, 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 alleluja. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swoich uczniów: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli: jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich: a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: ty jesteś Mesjaszem, Synem Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie.
Otóż ja Tobie powiadam, Ty jesteś Piotr Opoka i na tej opoce zbuduję mój kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I Tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Wtedy przekazał uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chrystus. Moi kochani, tak sobie pożartuję trochę. Te dni, to wiadomo, to są takie dni też wcielania się w różne postaci, ale uwierzcie mi w to, że ksiądz jest prawdziwy, ksiądz nie jest przybrany. Wszystko inne jest no, taką doskonałą imitacją, a ja jestem prawdziwy, więc modlimy się naprawdę. Dobrze. Dzisiaj Pan Jezus do nas kieruje bardzo konkretne pytanie, do każdego z nas, jako osób wierzących, bo tacy tu jesteśmy, prawda? Prawda czy nie? Tak. No. Dla kogo jestem dla Ciebie? Kim jestem dla Ciebie? To jest pytanie do każdego z nas. Ale wiecie co, żeby na to odpowiedzieć, potrzebujemy zrozumieć jedną rzecz. I chciałem się na początku posłużyć takim autorem bardzo kontrowersyjnym, nazwiska jego nie wymienię, żeby was nie zgorszyć, ale uważam, że każdy ma w sobie odrobinę dobra i nawet takim ludziom zdarza się napisać coś mądrego. I on napisał takie opowiadanie, który opowiada o pewnym podróżniku, badaczu, który powraca z dalekiej podróży z Amazonii, a były to czasy jeszcze takie bez mediów, więc ci mieszkańcy jego krainy, jego miasta zebrali się na placu przed ratuszem, żeby usłyszeć o tej Amazonii. I on wyszedł na ten plac, na początku pełen entuzjazmu i rozkłada ręce i mówi, i sobie myśli tak, co im powiem? Czy moje usta zdołają wyrazić piękno kwiatów, które widziałam w tej Amazonii? Do czego je porównać? Jak mogę swoimi słowami opowiedzieć o strachu, jaki przeżyłem, kiedy widziałem, że dzikie zwierzęta no, chcą mnie atakować w tej Amazonii? Jak opowiedzieć o odgłosach lasu, który się wydobywał właśnie w tej Amazonii? Albo co powiedzieć o strachu, kiedy przemierzałem bardzo trudne etapy rzeki? Co o tym powiedzieć? I słuchajcie, wyszedł na ten plac, rozłożył ręce i powiedział tak, a pojedźcie tam sami i zobaczcie, jak tam jest ładnie. No bo osobistego doświadczenia, osobistego ryzyka, doświadczenia naprawdę nie da się niczym zastąpić. Ale wiecie co? Żeby dać ludziom dobrą orientację, żeby tam mogli pojechać, to on robi kapitalną rzecz i rysuje im mapę, wielką mapę Amazonii, którą miał w małym paluszku, bo doskonale ten kraj zbadał i przemierzył. A ludzie na tą mapę się rzucili, poprawili ją w ramki i powiesili w ratuszu. Mało tego, każdy ze słuchaczy otrzymał kopię tej mapy. I wiecie, co się stało? Oni odtąd poczuli się ekspertami od Amazonii. No bo co? Znali wszystkie zakola, znali wszystkie meandry rzeki, znali szerokość, głębokość, wiedzieli na mapie, gdzie są największe wodospady. No eksperci! I on zaczął żałować, że dał im tą mapę, bo wiedział, że tam nikt już nie pojedzie. Każdy jest tak przemądry, że tam nikt już nie pojedzie. No właśnie. Moi drodzy, osobiste doświadczenie. Na to chcę dzisiaj zwrócić uwagę. To, co też trzymało naszych żołnierzy przy życiu. Osobiste doświadczenie. Tego naprawdę nie da się niczym zastąpić. I wiecie, że mapy są dobre i mapy są potrzebne. Mapa nas tak troszeczkę ma podniecić do jakiejś dalekiej podróży. Ale to, co my zobaczymy na własne oczy, tego się nie da niczym zastąpić. Natomiast mapa jest potrzebna. Mapa nam daje orientację, żebyśmy umieli iść w dobrym kierunku, abyśmy też no, podkręcili się do jakiejś fajnej wycieczki. I wiecie, że no, większość z was to są turyści, tak czasami po tej ulicy wiejskiej chodzicie i tak szukacie fajnej knajpki, żeby posiedzieć i coś, czegoś się najeść. To pierwsze, co patrzymy na jadłospis, tak? No i ten jadłospis co? Jaką ma? No jaki ma cel ten jadłospis? Ma nas podkręcić, wzmóc jeszcze bardziej nasz apetyt, pomóc nam wybrać, ale wiecie, że nawet najdoskonalej sporządzony jadłospis nie zaspokoi naszego głodu. Musimy mieć doświadczenie tego jedzenia, żeby ten głód zaspokoić. Po co ja o tym mówię? Po to, żebyśmy to wszystkie te obrazy, które mamy z naszego życia, przenieśli na nasze życie wiary. No bo zobaczcie, na czym opiera się nasza wiara? Bardzo śmieszna rzecz, słuchajcie. Nasza wiara opiera się na doświadczeniu ludzi, którzy żyli 2000 lat temu. Nie na moim doświadczeniu, nie na waszym doświadczeniu. Nasza wiara opiera się na doświadczeniu apostołów. Czy to jest nasze? My to kupujemy. My to z respektem szanujemy. Ale czy my to czujemy? Właśnie to jest pytanie. Czy my to czujemy, słuchajcie? Coś, co jest bardzo stare. Ta stara mapa, słuchajcie.
ta stara mapa, która pozwala nam iść w dobrym kierunku. Ta stara mapa, która pozwala nam poczuć ten smak Pana Boga. I zobaczcie, że jeżeli skupimy się na tej kopii wyznania wiary apostołów, tylko się na tym skupimy i to zatrzymamy dla siebie, na przykład jeżeli tylko zatrzymamy się na wyznaniu wiary, które odmawiamy na każdej mszy świętej, czy my to będziemy czuli? No chyba to nie za bardzo nam wystarcza. Tak samo jak nie wystarcza, że nauczymy się prawd katechizmowych, my to przerabialiśmy przed pierwszą komunią świętą, nie? To w ogóle tego nie czujemy. Wkuwamy, w ogóle człowiek tego nie czuje. Czy to wystarczy? Nie wystarczy. Czy wystarczy powiesić Pana Boga w obrazie jakimś świętym na ścianie i już uważać za eksperta od Pana Boga, zamknąć Pana Boga w ramkach mojego wydaje mi się, a nie wchodzić z Nim w żywy dialog? Czy to wystarcza? Nie wystarcza. To jest ciągle za mało. Brakuje osobistego doświadczenia Boga, moi kochani. Więc tak samo jak tam nie wystarcza wiara moich rodziców. Ta wiara moich rodziców to była taka mapa, która pozwalała mi iść w dobrym kierunku. Wskazała mi, gdzie mam szukać Pana Boga, ale to ja muszę osobiście Pana Boga szukać, to ja muszę wejść w Nim relację. Nikt za mnie tego nie może zrobić. No właśnie. Więc moi drodzy, formuły wiary, ta stara mapa apostołów, to ich wyznanie wiary, to jest ta dobra mapa, która zmusza mi, aby udać się w daleką podróż i postawić sobie bardzo ważne pytania. Kim Bóg jest w końcu dla mnie? Co On dla mnie oznacza? Jaki ma plan dla mnie? Co ja Mu w końcu zawdzięczam? Ja, nie ktoś inny. I co On mi mówi w swoim słowie? Dzisiaj słyszymy takie bardzo odważne słowa. Piotr to w ogóle pojechał równo. Mówi, Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Wiecie, co znaczy w Oriencie słowo syn? Syn kogoś, a Piotr jest człowiekiem Orientu. I co to dla niego oznacza? Syn jest zawsze urzeczywistnieniem Ojca. Tam się do dzisiaj mówi, syn tego i tego, syn tego i tego. Syn odzwierciedla w sobie cechy, a także wady Ojca. I jeżeli Piotr mówi do Jezusa, Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego, to co Piotr mówi? Wyznaje wiarę, Ty jesteś Bogiem. Dlaczego mówi, że Ty jesteś Bogiem? Mówi to na bazie własnego doświadczenia. Mówi to na bazie tego, co sam przeżył. A co przeżył? Był świadkiem cudów, jakie Jezus na jego oczach zrobił. Był świadkiem cudu w jego domu. Jezus uzdrowił jego teściową. Swoją drogą musiała to być dobra teściowa, skoro Piotr prosi o uzdrowienie, nie? Piotr mówi to na bazie miłości, jaką czuł od Jezusa. Nikt tak go do tej pory nie kochał, jak Bóg go pokochał. Piotr to czuje. I na bazie takiego doświadczenia wyznaje wiarę właśnie w takiego Boga. I moi kochani, gdybyśmy to wiarę Piotra, jak ci ludzie z tego opowiadania oprawili tylko w ramki i tylko tyle z tym zrobili i to respektowali, to nasz Kościół stał się by dzisiaj skansenem. Nie byłby wspólnotą ludzi żywych, wspólnotą ludzi wierzących. To jest zbyt wielkie ryzyko zamknąć tą wiarę apostołów w ramki, a nie potraktować jej właśnie jak mapy, która pozwala mi iść w dobrym kierunku i pokazuje, gdzie szukać prawdziwego Boga, żeby wejść z Nim w prawdziwą relację. A w wielu krajach Europy niestety to się dzieje. Ale jeżeli ten dogmat wiary, tą wiarę Piotra, stanie się dla mnie dobrze wykorzystaną mapą, to może mnie naprawdę doprowadzić do żywej relacji z Bogiem i pozwolę się dotknąć słowu Jezusa. I skoro Pan Bóg jednym słowem stworzył cały wszechświat, to czy On swoim słowem, tym, którym odnajduje w Ewangelii, nie jest w stanie zmienić mojego życia? Jeżeli ja to odkryję właśnie, tak potraktuję tą mapę, to wiarę apostołów, to pozwoli mi wejść w żywą rozmowę z Bogiem i mój pacierz już nie będzie suchy, bo będę wiedział, że gadam z moim przyjacielem, z osobą żywą, która mnie kocha najbardziej i muszę szanować mojego rozmówcę. Chce mi się z taką osobą rozmawiać. Więc to mnie też doprowadzi do tego, że w końcu powierzę mu wszystkie swoje krzyże, zwątpienia, cierpienia, mało tego, powierzę mu swoje grzechy i poczuję na swojej grzesznej skórze jego niesamowitą miłość, że nikt mnie do tej pory tak bardzo nie kochał. Doświadczenie, moi kochani, płynące z wiary. To jest nam bardzo potrzebne, żeby nas obudzić właśnie, no czasami nas takiego właśnie uśpienia. Jeżeli będziemy z żywą wiarą, kochani, przyjmowali Pana Jezusa w Komunii Świętej, to odkryjemy na własnej skórze, jak Piotr, że On jest Bogiem, że jest większy od moich problemów. I bracie i siostro, jeżeli wiatr wieje ci prosto w oczy i życie układa się nie po twojemu, a ty chodzisz z podniesioną głową, chociaż cierpisz, ale masz siłę do życia, to tylko wtedy możesz coś powiedzieć na temat Pana Boga. Bo już nie jesteś teoretykiem, ale praktykiem. Bo
weszłeś z Nim w żywą relację mimo wszystko. Zaufałeś Mu całym sercem. I tego właśnie oczekuje od nas Chrystus dzisiaj. Więc moi kochani, ja, żeby nie było, nie? Ja nie mam nic przeciwko starej wierze apostołów, na której opiera się nasz Kościół. To jest podstawa. Ale pod warunkiem, że ta mapa, bo to traktujmy jak mapę, doprowadzi mnie do dalekiej podróży, do odpowiedzi na moje życiowe właśnie pytanie. Kim dla mnie jest Jezus Chrystus? Amen. Teraz pomódlmy się wspólnie we wszystkich naszych intencjach. Módlmy się za Kościół Święty, by zawsze wzrastał w rozumieniu władzy jako służby. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za papieża Franciszka, by prowadzony przez Ducha Świętego mądrze sprawował swój urząd następcy świętego Piotra. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o pokój na świecie, o pokój w naszej ojczyźnie, by przywódcy pamiętali o godności każdego bez wyjątku człowieka i z miłością bliźniego robili wszystko, by wszelkim wojnom i rewolucjom zapobiec. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za naszych narodowych bohaterów, za wszystkie ofiary II wojny światowej, aby otrzymali radość nieba. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za kombatantów jeszcze żyjących, aby Pan Bóg im błogosławił, obdarzał zdrowiem, też życzliwością ludzką. Módlmy się za wszystkich organizatorów tej corocznej imprezy, aby Bóg nam wszystkim błogosławił. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. I pomódlmy się za nas samych, byśmy zawsze w pokorze umieli patrzeć na samych siebie i otaczających nas ludzi, i też żebyśmy nazywali Pana Boga po imieniu, jako Pana naszego życia. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Boże, Ty jesteś Panem wszystkiego. Strzeż nas i prowadź ku życiu wiecznemu przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Panie, któryś jest na niebie, wyciągnij sprawiedliwą dłoń. Wołamy z wszystkich stron do Ciebie, o polski dach i polską broń. O Boże, skróż ten nieco siecze kraj, do wolnej Polski nam powrócić daj, by stał się twierdzą nowej siły nasz dom, nasz kraj. O Boże, skróż ten miecz, co siecze kraj, do wolnej Polski nam powrócić daj, stał się twierdzą nowej siły nasz dom, nasz kraj. Usłysz, Panie, skargi nasze, o, usłysz nasz tułaczy śpiew. Zawarty Wisły, Sanu Bogu, męczeńska do Cię woła krew. O Boże, skróż ten miecz, co siecze kraj, do wolnej Polski nam powrócić daj, by stał się twierdzą nowej siły nasz dom, nasz kraj. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, Ty przez jedną ofiarę Chrystusa nabyłeś sobie lud nowego przymierza. Udzielaj swojemu Kościołowi darów jedności i pokoju. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Górem serca. Znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.
On przez narodzenie z Maryi Dziewicy obdarzył ludzkość nową młodością. Przez swoją mękę zgładził nasze grzechy, przez powstanie z martwych dał nam dostęp do życia wiecznego, a wstępując do Ciebie, Ojcze, otworzył nam bramy nieba. Dlatego z chórami aniołów i świętych głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Sławojem Leszkiem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Piotrem, ze świętą Moniką i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Nazywamy się dziećmi Bożymi, rzeczywiście nimi jesteśmy, dlatego z wielką ufnością ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni, od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
bo Twoje jest królestwo, potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Przekażmy sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas spokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Panie dobry jak chleb, bądź uwielbiony od swego Kościoła, bo Tyś do końca nas umiłował, do końca nas umiłował. Tyś na pustkowiu chleb rozmnożył, Panie, byśmy do nieba w drodze nie ustali. Tyś stał się manną wędrowcu przez ziemię, dla tych, co dotąd przy Tobie wytrwali. Panie dobry jak chleb, bądź uwielbiony od swego Kościoła, do końca nas umiłował, do końca nas umiłował. Ziarna zbierzemy, odrzucimy chwasty, bo łan dojrzewa, pachnie świeżym chlebem. Niech ziemia nasza stanie się ołtarzem, a chleb komunią dla spragnionych Ciebie. Panie dobry jak chleb, bądź uwielbiony od swego Kościoła, bo Tyś do końca nas umiłował, do końca nas umiłował. Do Ciebie głos znosimy, Matko Boga, niech wzruszy Cię korna modlitwa ta. Spraw łaską Twą, niech nas omija trwoga, a Syn Twój Bóg niech nam pociechę da. Tobie tylko jest nadzieja cała, Ty wesprzeć zechciej biedne dzieci Twe. Błagamy Cię, byś Boga nam zjednał. Dzień.
zlitować się. O Matko Boga chciej zlitować się. Módlmy się. Miłosierny Boże, przywróć nam pełne zdrowie duszy i tak nas przemień swoją łaską i wspieraj, abyśmy zawsze mogli się Tobie podobać. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Ogłoszeń parafialnych nie będzie, bo w czasie wojny nie mieli na to czasu. Musieli szybko się ukrywać, prawda? Ale tak na serio bardzo dziękujemy wszystkim organizatorom za zrobienie miejsca Panu Bogu, bo to jest chyba najważniejsze. Dziękujemy Panu Bogu za piękną pogodę, bo od rana się nie zapowiadało. Ja miałem cichą nadzieję, że tej mszy nie będzie, bo to szósta msza będzie dla mnie. No ale nic, daliśmy radę. Z wielką przyjemnościąśmy tutaj przybyli. Dziękujemy naszej scholi za uświetnienie tej liturgii, bo byłoby smutno bez nich. Co to ukrywać, nie? Właśnie. No i najważniejsza sprawa, żeby nie wy, to ksiądz musiał drogi wiórek odprawiać, a tak było dla kogo. Także dziękujemy wszystkim za wszystko, niech nam wszystkim Pan Bóg błogosławi. Pan z wami. I z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki otaczał blaskiem potęgi i chwały, coś ją osłaniał tarczą swej opieki. Przygnębić ją miały przed Twe ołtarze, zanosi błaganie ojczyznę wolną, bo błogosław Panie, że Thank you.